Podcast dla Wikipedii, Latarnia Morska, Hel. No jestem latarnikiem, starszy latarnik Marek Budzisz, pracujący tutaj w Helu na Latarni Morskiej. Jestem tutaj od 1989 roku. No, co tutaj można powiedzieć o tej latarni? Jak pan został zatrudniony? To jest ciekawe, ten rejon był w ogóle zamknięty dla ludzi normalnych, tylko wojsko tutaj miało dostęp, zdaje się, prawda? I miejscowi ludzie jacyś mieszkali? Proszę nam przybliżyć, jak to wyglądało wtedy. No, w ogóle latarnikiem to zostałem w 1984 roku, ale to pierwsze moje kroki to w Jastarni były, czyli pochodzę z Jastarni, w Jastarni zostałem latarnikiem. Najpierw pracowałem tutaj w wojsku jako elektryk. Nie byłem w wojsku w ogóle jako wojskowy, tylko pracowałem jako elektryk. No i potem przeniosłem się do Urzędu Morskiego. W Jastarni był wolny etat na Latarni Morskiej. No i tak zostałem latarnikiem. No i tam po 8 latach przeprowadziłem się tutaj do Helu. Dostałem to mieszkanie, bo to było kiedyś mieszkanie latarników. Tutaj dostałem właśnie dzięki panu Sejce dostałem to mieszkanie. No i po 10 latach to wykupiliśmy od starostwa, bo Urząd Morski te wszystkie budynki, działki po prostu oddawali, co było nierentowne. No i kupiłem po prostu chałupkę, jak to się mówi, to był domek latarnika. No i tak do dzisiejszego dnia tutaj jesteśmy wraz z małżonką. No od 3 lat małżonka teraz objęła też stanowisko latarnika, bo odszedł na emeryturę jeden pan. No i tak już rodzinnie tutaj dalej podtrzymujemy tą, jak to się mówi, tradycję. Mhm. Bo latarnia musi mieć chyba 4 latarników, żeby pełną dobę obsługiwać. No nie, że Urząd Morski nie ma tyle pieniędzy, żeby obsłużyć, po prostu obstawić stanowiska na ten. Jesteśmy w trójkę. Jest nas 3, po prostu jedna ta zostaje po prostu wyrzucona z, jak to się mówi, z grafiku. Z grafiku, tak. I jedna 12 godzin jest zawsze wolna, nie? I na czym polega praca tutaj? To wysoka latarnia, trzeba wejść na górę na pewno. No jeżeli żarówka się przypali, to trzeba wejść na górę, tak? No ale to nie tylko tutaj mamy tę latarnię, mamy jeszcze obiekty portowe, gdzie w porcie są wejściówki, czyli zielona i czerwona, to też do nas podlega. Jeżeli bosman do nas przedzwoni, że po prostu nie świeci zielona czy czerwona, bierzemy drabinkę, wchodzimy tam, jeżeli stwierdzamy, że nie jesteśmy w stanie tego naprawić, dzwonimy do naszego serwisu, serwis przyjeżdża i usuwa usterkę. Czyli taka spokojna praca. Taka może być spokojna, tak można nazwać. Tak, że to jest poza sezonem, bo teraz widzę kolejki. Tak, ale to już jest inna sprawa, bo to tutaj w Czasowicie przychodzą zwiedzać naszą latarnię, piękne widoki są u góry. No i ci w Czasowicie to w ogóle to Urząd Morski tym się nie zajmuje, tylko Towarzystwo Narodowego Muzeum Morskiego właśnie wynajmuje od Urzędu Morskiego tą latarnię i po prostu wpuszcza ludzi. No, tak, i potem wspomaga Urząd Morski w remontach czy tak dalej, tak? Złapałem panią przy pracy tutaj w kasie latarni morskiej na Helu, ale pani w Helu. W Helu się mówi, nie na Helu. Powinno się tak mówić, w Helu. Na Półwyspie Helskim jesteśmy, ale w mieście w Helu. O, słuszna uwaga. Na Warszawie, na Gdyni. No tak. Jesteśmy w Helu. I ja jestem w tej chwili w latarni i spotkałem panią Bożenę, która nie tylko tutaj jest kasjerką, ale jest pani również latarnikiem. Latarnikiem, to się nie odmienia chyba. No raczej nie, w angażu mam napisane latarnik, więc nie mówimy latarniczka, nie powiem inaczej jeszcze, latarnik.
No jest pani pierwszą osobą rodzaju żeńskiego, którą spotykam w latarni, a wiem, że jeszcze kilka osób pracuje. Od kiedy pani pracuje? Ja pracuję już od 7 lat, ale chciałam powiedzieć, że ja nie jestem pierwszą kobietą latarnik. Pierwszą kobietą jest nasza koleżanka ze Stilo, Weronika Łozicka. Drugą Grażyna Komkę i trzecią jestem ja. Są nas tylko trzy kobiety w Polsce, a reszta to sami mężczyźni. Dwa normalne poprosimy. O, może będzie. Weterze. Dziękujemy bardzo. Thank you very much. Czym ta praca różni się od... To nie jest zwykły zawód. No nie, to nie jest zwykły zawód, aczkolwiek spotkaliśmy się już z taką opinią, że w dzisiejszej dobie wśród elektroniki latarnie powinny być zlikwidowane, a przecież są różne sytuacje, tak? Komputer wysiądzie, więc może również na statku czy gdziekolwiek aparatura paść i wtedy kapitan widzi, na jakiej wysokości się znajduje płynąc statkiem. Tak, bo każda latarnia ma swój sygnał świetlny i po prostu wie, że płynie on na wysokości helu. Państwo są przykładem małżeństwa, którzy pracują w jednej firmie, w jednej... Jak to jest tak pracować razem na zmiany, bo w sumie na zmiany państwo pracują? No ale czasami się też spotykamy, bo służby nam wypadają, więc no super jest, super. Chcielibyśmy, żeby jeszcze nasze dzieci po nas kiedykolwiek objęły ten zawód, a mamy ich trójkę i no takim jest moim marzeniem, żeby syn... Dziewczyny to raczej nie będą chciały. Do widzenia, ale żeby syn kiedyś objął po nas pracę. Fajnie. A pamięta pani jakieś wydarzenie związane w ciągu tych 7 lat ostatnich? Nie, ja się nie spotkałam siedząc na służbie, czy na dyżurze dziennym, czy na dyżurze nocnym, bo prowadzimy nasłuch. Mamy radiotelefon. Nie spotkałam się z czymś takim... Czyli służba ratownicza też tutaj jest, tak? No tak, bo to i kapitanat, i bosmanat prowadzą też nasłuchy, no ale nad nami to jest raczej bosmanat, panowie bosmanowie. Gdyby coś się im stało, wysiadła jakaś aparatura, my byśmy słyszeli, no to wtedy dajemy znać dalej. Praca jest cudowna, no cudowna praca. Życzę każdemu takiej pracy. Tutaj w 1942 roku zaczęli budować nową latarnię. A dlaczego? Bo w 1939 roku latarnia, która była troszeczkę tutaj dalej na lewo, ona po prostu była celem dla Schleswiga-Holsteina. No i nasi żołnierze szybciutko ją podminowali, bo brali namiar na tą naszą latarnię, tą starą. I walili tutaj po prostu do helu. Ale szybciutko oni ją podminowali, im wysadzili ją w powietrze, ona im zginęła z pola widzenia, no i Niemcy walili tym namiarem, a to wszystkie pociski szły do Bałtyku. No i w 1942 roku zaczęli ją budować. W przeciągu 7 miesięcy była ta latarnia gotowa. A ta poprzednia latarnia... To już jest ta, która stoi. A ta poprzednia latarnia była budowana przez 20 lat. Aha, a tutaj przez 7 miesięcy ją wybudowali. No, w dzisiejszych czasach też chyba można byłoby tak szybko. Można, tylko wie pan, to było w czasie okupacji, tak? I to nie Niemcy budowali, tylko Kaszubi pod nadzorem niemieckim. O! W ten sposób to było. Tak, bo to siła fizyczna to była Kaszubi. No i tutaj wagonami właśnie tą cegłę przywozili, już nie wiem, czy z Żucewa, nie pamiętam, ale cegła naprawdę jest taka twarda, że jak chcieliśmy wywierdzić otwór w tym, nie szło. Widia się pali. Jak daleko widać z tej latarni? Co widać? 17 mil morskich przy dobrej przejrzystości. To jest 17 mil morskich. Jest około 35 kilometrów. No, żarówka ma 1500 watów. Tylko z tym, że
tam są pryzmaty, te, które to rozpraszają to światło i dlatego ją tak na taką odległość widać, tak? No wiem, że w Krynicy widać światło i tak samo z Krynicy widać tutaj. Tak, 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 widać. Tylko Krynica ma całkiem inny charakter światła, tej i my, tak? W ogóle każda latarnia ma inny charakter. Każda latarnia na naszym wybrzeżu ma inny cykl po prostu światła, tak? No to na końcu audycji ja puszczam taki sygnał dźwiękowy, który symbolizuje światło latarni. I dzisiaj też będziemy mogli posłuchać z Helu oczywiście. No dzisiaj będzie, bo to Hel ma 5 świeci i 5 ma przerwy, tak? I tylko bodajże w gąskach mają takie same charakterystyki. Taka sama charakterystyka, tak. I proszę powiedzieć, w takim razie obsługa tej latarni, bo widzę, że tutaj jest i radar, i jakieś anteny dodatkowe. Tak, to wszystko jest dla... To jest GPS, stacjonuje to wszystko w Gdyni i operator VTS-u kieruje statkami tutaj, tak? Bo tutaj widać statki i statek łączy się z VTS-em, VTS Zatoka i wtedy VTS widzi po prostu ruch statków i kieruje tymi statkami. Dla bezpieczeństwa, to jest wszystko dla bezpieczeństwa. I sezon, jak już te kolejki się skończą, 1 września tutaj to jest... To znaczy do 30 września są kolejki. To znaczy kolejki nie, ale mamy otwarte do 30 września. Potem spokój. I potem jest spokój, wtedy już jest codzienność, wtedy już tylko patrzymy na dalsze takie remonty, nie remonty posezonowe i trzeba to wszystko wykonać. Czyli trochę pan wpadł, bo tak pierwsza praca, jaką pan miał w jastarni, na latarni i potem tutaj się pan przeniósł i już... Tak, tutaj już przeniosłem się, ale też jako latarnik, tylko była zmiana stanowiska, tak? No, bo tutaj to mieszkanie było. Była taka dziwna historia, bo z jastarni przyjeżdżał kolega tutaj na dyżur. A ja z Helu do jastarni, tak? I myśmy się w drodze mijali. No i pan dyrektor Sejko jeszcze wtedy był. Powiedział: koniec, stop, tak nie będzie. Tu już jak jest w Helu mieszka, to musi po prostu w Helu trzymać tą służbę, a nie kurde do jastarni i mijać się po prostu w tych, tak? No, logiczne to było. Podcasty dla Wikipedii to projekt, który tworzy podcasty, czyli audycje w formie dźwiękowej, radiowej, które stają się ilustracjami do haseł Wikipedii. Wikipedia ma swoje ilustracje graficzne, zdjęcia, filmy, natomiast brakuje w niej ilustracji dźwiękowych. I to wcale nie chodzi o takie ilustracje dotyczące konkretnie i bardzo ściśle jakiegoś urządzenia, które jest opisywane w Wikipedii i ono wydaje dźwięk. Tylko myślę, że ilustracją do haseł Wikipedii może stać się również opowiadanie o tym przedmiocie hasła. I to właśnie jest pomysł na wzbogacenie naszej encyklopedii takimi hasłami, które będą ilustrowane dźwiękami, opowieściami i różnymi historiami związanymi z hasłem. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.